Dzisiaj zamierzam mówić o tytule Jezusa, który podkreśla, że On wychodzi z wieczności i obejmuje cały czas. Ten tytuł to Alfa i Omega. Księga Objawienia, rozdział 1, werset 7 i 8. Jan mówi o wydzielnym powrocie Jezusa w chwale i mówi to. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili. I będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan. Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Aby zrozumieć pełne znaczenie tego tytułu, Alfa i Omega, musimy zapoznać się z alfabetem greckim. Alfabet grecki zaczyna się na literę alfa i kończy się na literze omega. Alfa jest pierwszą literą, omega jest ostatnią. Jak na przykład w alfabecie angielskim A jest pierwszą literą, a Z jest ostatnią. Jezus, którego widzieliśmy wcześniej w tych naukach, jest Słowem Bożym. Kiedy mówi, że jestem Alfa i Omega, to znaczy, że jest kompletnym Słowem Bożym. Wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, jest w Nim podsumowane. Oznacza to również, że wszystko, co Bóg robi, zaczyna od Jezusa. I wszystko, co Bóg robi, kończy na Jezusie. On jest początkiem i końcem. Powiedziane jest, Pan Bóg, który jest, był i który ma przyjść. To ten sam obraz, Bóg jest teraz, był w przeszłości i będzie. Jest Alfa i Omega. Ma to szczególne zastosowanie przy końcu obecnego wieku, ponieważ ten wiek ma się zamknąć w Jezusie. To On doprowadzi ten wiek do końca. Ponieważ był Alfa na początku, więc będzie Omega na końcu. Jest to wyszczególnione w liście do Hebrajczyków w rozdziale 1 i wersetach 1 i 2, w których autor pisze: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Finalne przesłanie Boże pełne i całkowite jest w Jego Synu Jezusie i od Syna. Pisarz mówi, przez którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Widzicie więc, że Jezus był początkiem stworzenia. Przez Niego Bóg stworzył wszechświat, był alfą. Jest także wyznaczonym końcem wszystkich rzeczy. Wszystko zostanie podsumowane i dojdzie do kulminacji w Jezusie. Jako Stwórca jest alfa, jako koniec wszystkich rzeczy jest omega. Rozciąga się na cały czas, gdy wychodzi z wieczności przez czas i do wieczności. Jest wieczny, niestworzony, jedyny zrodzony z Ojca, początek na końcu. Bóg wykracza poza czas, który widzisz, ale On również działa w czasie. Istnieje podwójna relacja. Bóg działa w czasie, ale On sam jest poza czasem i przed czasem. Ludzkiemu umysłowi trudno to zrozumieć, ale w Pismach Świętych są piękne obrazy, które nam przedstawił. Na przykład słowa Psalmu 90, werset 2, adresowany jest do Boga. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. Jesteś, to jest zawsze, czas teraźniejszy z Bogiem w pewnym sensie, ale On jest od wieki na wieków, jest od wieczności do wieczności, czyli przez cały czas. Jest początkiem, jest końcem, jest alfa i omega. Proroczo ta prawda została konkretnie zastosowana do nadchodzącego Mesjasza, do nadchodzącego Króla, spełniającego się w Jezusie. Na przykład w Księdze Micheasza w 5 rozdziale i wersecie 1 prorok powiedział o Mesjaszu, który ma przyjść. Ale Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki Jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Jaka jasna przepowiednia o narodzinach Jezusa w Betlejem. Przewidywał, że On wyjdzie z Betlejem, miasta Dawida. I to On będzie tym, który będzie rządził dla Boga swoim ludem Izraela. Ale potem mówi na końcu. Jego początki pochodzą z dawnych czasów starożytnych, chociaż urodził się jako niemowlę w stajni w Betlejem. Jego pochodzenie pochodzi z wieczności, jest Alfa i Omega. Przyszedł w czasie, ale nie pochodzi z tego czasu. Był z wieczności i jest do wieczności. Jezus mówił to samo o sobie. Przemawiał do narodu żydowskiego o ich związku z Abrahamem. Twierdzili, że są potomkami Abrahama i w gruncie rzeczy powiedzieli, że to wszystko, co tak naprawdę się liczy. Ale Jezus powiedział coś, co absolutnie ich zaskoczyło i wstrząsnęło nimi. Powiedział, że Twój ojciec Abraham ucieszył się na myśl o moim dniu. Zobaczył go i był zadowolony. Nie masz jeszcze 50 lat, powiedzieli do niego, i widziałeś Abrahama? Mówię Ci prawdę. Jezus odpowiedział wcześniej niż Abraham był, ja jestem. To jest Jego wieczność, Jego ponadczasowość. Urodził się w czasie, w historii ludzkości, ale pochodzi sprzed tego czasu. Jest Alfa i Omega, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Tytuł Alfa i Omega przedstawia także miejsce Jezusa w naszych poszczególnych krajach. Nie jest On jedynie związany ze stworzeniem i wszechświatem, że jest Alfa i Omega, ale taką pozycję zajmuje w życiu każdego z nas, którzy w Niego wierzą. Słuchajcie słów w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 i wersetach 1 i 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Taki jest Jezus, jest autorem, początkującym, alfą, perfektorem, kompletnym, omegą. I tak długo, jak patrzymy na Jezusa, znajdziemy w Nim i przez Niego wszystko, czego potrzebujemy. Nie ma nic poza Jezusem, czego potrzebujemy. Obejmuje całą naszą potrzebę, od alfa do omega. Ważne jest to, że nie odrywamy wzroku od Jezusa, że nie zaczynamy patrzeć w innym kierunku i nie myślimy, że Jezus nie jest w stanie zapewnić wszystkiego, czego potrzebujemy. Wszystko to jest w Chrystusie. Wszystko się skończy i znajdzie spełnienie i zakończenie po upływie czasu. Chrystus jest Alfa i Omega. Na końcu Księgi Objawienia Jezus mówi do świętego Jana, mówi w Objawieniu w rozdziale 22 i wersecie 16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Tak naprawdę są dwa tytuły w tym wersecie. Pierwiastek i potomek Dawida oraz jasna gwiazda poranna. Jednak tytuł, na którym chcemy się skupić, to drugi z tego wersetu. Jasna gwiazda poranna. Jasna gwiazda poranna to słońce. Ja będę musiał od czasu do czasu przeliterować to słowo ze względu na podobieństwo brzmienia tych dwóch angielskich słów. Słońce. Powodem, dla którego Jezus jest nazywany Słońcem, są pewne szczegóły, unikalne cechy Słońca w naszym świecie. Najpierw wybiorę dwa. Słońce w naszym wszechświecie jest jedynym uniwersalnym źródłem światła i ciepła, w rezultacie życia. Bez Słońca jednak nie może być życia w naszym świecie. Zaopatruje nas wszędzie w światło i w ciepło. Po drugie, słońce, ponieważ wschodzi i zachodzi, pojawia się i znika, zawsze niesie ze sobą obietnicę wschodu słońca po zmroku. Więc są to dwa skojarzenia. Po drugie, słońce zawsze niesie ze sobą obietnicę wschodu słońca po zmroku. Sprawdźmy dalsze pisma, które dotyczą pierwszego zastosowania Słońca jako jedynego uniwersalnego źródła światła i ciepła. Zobaczmy w Psalmie 19, w wersetach od 4 do 7, który jest bardzo żywym i pięknym obrazem ciał niebieskich, a zwłaszcza Słońca. Mówi, tam na nich Słońcu postawił namiot. Czyż to nie jest piękne? Niebiosa są jak namiot dla Słońca. Następnie mówi, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. Mówi o pięknie i sile Słońca, jest jak oblubieniec przystrojony w swoim chwalebnym stroju, a on jest mistrzem, który prowadzi wyścig z pełną siłą. A następnie w wersecie 7 z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem, co jest głęboką naukową prawdą, którą wiemy dzisiaj, że wszystko w naszym świecie czerpie światło i ciepło z jedynego unikalnego źródła, jakim jest Słońce. I taki właśnie jest Jezus na tym świecie. Jest jedynym źródłem światła i ciepła, a zatem samego życia. Jest jak oblubieniec, jest jak siłacz, jest piękny i chwalebny. Spójrzmy również w liście do Hebrajczyków w rozdziale 1, wersety od 1 do 3. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Ponieważ słowo w tym ostatnim zdaniu to Syn, zwrot ten, blask chwały Bożej, natychmiast przypomina nam o Słońcu. Więc Jezus jest blaskiem chwały Słońca, którym jest Bóg Ojciec. Jest bardzo piękna przypowieść w naturze, w rzeczywistości Słońca i jego światła. Pozwól mi poświęcić chwilę, aby odkryć to dla Ciebie. Jest to tak piękne, jest to obraz całkowitej natury Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, który jest nam przedstawiony przez Słońce i przez Jego światło i przez nasze doświadczenie. Substancja Słońca reprezentuje Boga Ojca. Nikt nigdy nie widział substancji Słońca. Nikt kiedykolwiek nie widział Boga Ojca. Jako jawną jasność blask Słońca reprezentuje Boga Syna. A promienie, które pokazują nam tę jasność, która pozwala nam rzeczywiście zobaczyć, że jasność reprezentuje Boga, Duch Święty. Co ciekawe, promienie te załamują się w tęczę w 7 kolorach. Charakterystyczna liczba Ducha Świętego. Więc istnieje tylko mała przypowieść w naturze. Substancją Syna jest Bóg Ojciec. Blask chwały Syna to Jezus Chrystus, Słońce. A promienie słoneczne, które przekazują ten blask Tobie i mnie, jest nimi Duch Święty. Drugą rzeczą, którą powiedziałem o Słońcu, ponieważ reprezentuje ono Jezusa, jest to, że zawsze niesie ono ze sobą obietnicę wschodu Słońca po zmroku. Co jest wyraźnie powiedziane w Księdze Malachiasza w rozdziale 3, werset 19 i 20. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na waszych skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Więc Pismo ostrzega nas, że nadchodzi czas gniewu Bożego i oburzenie na niegodziwców i zbuntowanych. Ale jednocześnie w środku ostrzeżenia Bóg daje nam obietnicę wyzwolenia i pomocy, która przychodzi w osobie Syna Prawości, którym jest Pan Jezus. Spośród wszystkich udręk, ucisku i ciemności powstanie ta jasna gwiazda poranna, Słońce Prawości z uzdrowieniem w skrzydłach. Zapewni ocalenie, uzdrowienie, odpoczynek i pokój tym, którzy czczą ze strachu przed imieniem Bożym. Musi być wewnętrzne przygotowanie, zanim Słońce Sprawiedliwości powstanie dla nas z uzdrowieniem i wybawieniem. Piotr mówi w swoim drugim liście, rozdział 1, wersety 16, 17 i 19. Mówi o obietnicy przyjścia Pana Jezusa w chwale i mówi, że wymaga to przygotowania z naszej strony. Mówi, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. To jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Piotr wspomina tę scenę na Górze Przemienienia, kiedy Jezus został przemieniony na ich oczach i ujrzeli Go w Jego chwale, w Jego wysokości i w Jego jasności. Więc mówi, pamiętajcie, że nie jest to tylko teoria, to coś, czego byłem świadkiem. Ale potem mówi dalej: mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czyńcie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Widzicie, że gwiazda poranna, którą Jezus wznosi w waszych sercach, nie jest Jego przyjściem, mocą i chwałą osądzania wszechświata, ale jest to wewnętrzne, osobiste doświadczenie, kiedy poznaliśmy Go osobiście i poprzez objawienie Słowa Bożego i objawienia w proroctwach Pisma Świętego doszliśmy do cichej, niezachwianej wewnętrznej ufności, że Jezus powróci, aby panować w słońcu sprawiedliwości, powstanie dla tych, którzy boją się imienia Boga. Zastanawiam się dzisiaj, czy macie tę wewnętrzną pewność, że powrót Chrystusa w chwale jest rzeczywistością, ponieważ gwiazda poranna wzeszła w waszych sercach. Biblia mówi, że dobrze jest zwracać uwagę na proroctwa Pisma Świętego. Jeśli będziemy umacniać nasze umysły, myśląc o Słowie Bożym i zastanawiać się nad nim, a Duch Święty przemówi do nas przez nie i sprawi, że powrót Jezusa stanie się czymś bardzo realnym, co do którego byli absolutnie pewni, że będzie jak gwiazda wschodząca w naszych sercach i będzie tam aż do świtu, aż nastąpi prawdziwe wielkie wydarzenie, dopóki słońce sprawiedliwości nie powstanie z ciemności udręku i ucisku, aby dać świeże światło i nadzieję mieszkańcom tej ziemi. Kultywujcie więc tę świadomość, że Jezus nadchodzi. Niech będzie gwiazdą, która wznosi się w waszych sercach.